Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiejszy film zaczynam od przywożenia kiszonki sobie na popołudniowy odpas. Tam na 2-3 dni, na 3 dni pewnie nawet wystarczy, albo na więcej przywiozę sobie. A później pojadę zmienić, ale widzicie jakie błoto, aż mi traktor znosi. Pojadę sobie zmienić łyżko krokodyla na widły i rozłożę nawóz, bo tata dzisiaj był rano z pszenicą i od razu z powrotem przywiózł saletrzak, więc pojedziemy za chwilę go rozłożyć. Widzicie, kopiec już coraz mniejszy, za chwilę, jeszcze jest miesiąc może i będzie koniec. Porządki tu się robi, bo jest straszny bałagan, ale w tym błocie nie chce mi się tego sprzątać, tutaj te folii, tych opon. Będzie wiosna, trochę cieplej, to zrobię. Wiatr dzisiaj strasznie hula, w nocy koło pierwszej lub drugiej mocno wiało, ale rano jak się obudziłem, to już spokój był, ale teraz zaczyna znowu wiać i tak ma tutaj do nocy chyba wiać ponoć. Dobra, więc chyba nie będę przywozić. Ile tu mamy? Ciągnik brudny. Aż żal na niego patrzeć w ogóle, ale to jest taka walka z wiatrakami, więc go nie myję, póki jest takie błoto. Ile tutaj mamy? Dobra, nie będę więcej przywozić. Teraz jest trochę mniej, dużo mniejszych jest, więc tyle tej paszy nie idzie. Dobra, odczepiam krokodyla i zakładam widły. Czemu, ale nie mogę, jak odczepiam krokodyla tutaj zrobić, zawsze muszę puknąć młotkiem. Znaczy młotkiem. O, i dopiero tak. Nie wiem dlaczego, co tu się dzieje. Dobra. Krokodyla mamy. Odczepionego, odłączonego. Teraz widły tylko i można rozładować. Dobra. No, tata tandemem był i tandemem od razu przywiózł. Otworzymy tutaj burtę, żeby był łatwiejszy dostęp. No, jak widzicie, mamy tutaj 4 big bagi, więc 2 tony. Chcieliśmy około 3,5 tony wziąć tego saletrzaku, ale nie mieli, więc po niedzieli tata mówi, że dopiero będą mieli dostępne, więc jeszcze przywieziemy.
Wstawiam sobie go od razu pod wiatr, pod wiatę, żeby nie zmokło. I będzie czekać na rozsiewanie pod buraki. Pod buraki właśnie dajemy saletrzak. W zeszłym roku daliśmy saletrę, bo kupiliśmy całego tira i pod kukurydzę i pod buraki daliśmy saletrę, ale jednak stwierdziliśmy, że nie, jednak ten saletrzak jest najlepszy jeszcze pod te buraki. W tym roku mocznika będziemy mieli tonę tylko, więc mocznik tonę wysiejemy pod kukurydzę i resztę chcemy tego saletrzaku, bo mocznik jest teraz drogi, tego saletrzaku uzupełnić. Miał być RSM, były takie plany, ale jednak zdecydowaliśmy się na ten nawóz w granuli. No. Wiele osób po ostatnim filmie, jak z przywożenia nawozu, to było tam w styczniu, pisało, że no, nawet się takie komentarze pojawiały, jak nie może nie pod filmem, tylko na społeczności, na zdjęciu, że zdrajca, że kupuje nawozy, że trzeba było czekać i tak dalej, bo będą droższe. I powiem wam, że dobrze, że tego nie robiłem, bo wtedy kosztowało, gdzieś mnie wyszło niecałe 3000 brutto, jeszcze sobie VAT odliczyłem. A teraz kosztuje chyba saletra 3200 i jeszcze VAT-u nie można z tego odliczyć, więc ile byłbym strat na tych 10 tonach, a to tylko 10 ton. A może nawet więcej niż 3000, nawet nie orientowałem się, jaka jest cena saletry. Jak mocznik, jak saletra kosztuje 2800, to nie wiem ile saletra. Muszę powoli robić, bo tu strasznie nierówno przez to błoto. W tym roku trochę ograniczamy nawożenie, zobaczymy jak to się odbije na plonach. Powiem tak, te ceny nawozu są zwariowane, ale jeśli byłaby ta pszenica po te 1300, 1200, no 1500 powinno być nawet, po tyle powinno być minimum pewnie przy tych nawozach, to jeszcze w miarę, i rzepak by musiał być po 3500 chyba minimum, to jeszcze w miarę by było to jakoś do zobaczenia oczywiście, ale jeśli będzie taka sytuacja, że zboża będą po 800 zł żniwa, czy tam później, no to niestety, czy tam rzepak będzie po 2000, a nie mamy, my nie mamy gdzie magazynować tego rzepaku, bo wszystko jest przeznaczone na zboże i tak dalej, więc niestety będziemy stratni i przy takiej sytuacji to myślę, że rok jesteśmy w stanie zapłacić za ten nawóz ten rok jeszcze, ale przyszłe kolejne lata, no to jeśli tak będzie, no to już naprawdę będzie ciężko. Przy tych cenach takich niskich, no zobaczymy jak to się ukształtuje latem, ale miałem okazję podpisać miesiąc temu rzepak kontrakt na 3000 i tak netto, i tak zastanawiałem się, czy nie zrobić chociaż na 10 ton, ale stwierdziłem, że to te 3000 no to nie jest jakoś dużo na te czasy przy tych cenach, więc zrezygnowałem, a mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Wszystko się okaże, ale słyszałem też opinie ludzi niezwiązanych z rolnictwem, że przy tych cenach nawozu taki wysoki przynajmniej będzie ograniczenie nawożenia. Faktem, niektórzy tak chcą stosować ograniczenie duże, ale to też tak nie będzie, że będzie tej żywności mniej wtedy i będzie ta żywność droga, a ludzie myślą właśnie, że będą zdrowsza przynajmniej. Moim zdaniem tak nie będzie, będzie po prostu drogo. Zobaczymy co będzie. Grupa Anvil, grupa Orlen. Nie mogę patrzeć na to co jest tam napisane. O, tutaj mam teraz cały skład zapisany, jest azot amonowy 13,5%, azot azotanowy 13,5%, tlenek magnezu 4%.
O, powoli będzie trzeba szykować ciągnik, rozsiewać, podczepiać, trochę obmyć do filmu, żeby to wyglądało jakoś. No to i tak będzie pierwsza dawka w błocie, ale trzeba przygotować trochę rozsiewacz. Już podczepić zatorka, gnój powyrzucać, jeszcze powywozić, żeby zator już na 1 marca był tylko ustawiony z rozsiewaczem i będziemy niedługo ruszać już z pierwszą dawką. Rzepak, no to w kolejnym filmie wam opowiem pewnie jakie dokładniejsze plany na te nawożenie. No, tutaj mi jeszcze jeden big bag został do rozładowania. I w przyszłym tygodniu kolejne przyjadą, jeśli będzie już dostępne. Zwariowany czas w tym roku, zwariowany rok. Bierzemy ostatniego big baga i kończymy z ten rozładunek. Mamy jeszcze trochę pszenicy w binie do wywożenia i powiem wam, nie wiem co robić, czy sprzedawać, czy czekać. Czy czekać za to, czy cena pójdzie w górę, no nie mam pojęcia, nie wiem co robi naprawdę. Co myślicie, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym, czy czekać, czy coś będzie droższe, czy nie będzie. No, ostatni big bag do włożenia, tak jak powiedziałem wcześniej, muszę go tutaj zmienić na widły, na lewą, na lewy szpikulec, żeby ładnie go zaparkować. To nie mogę trafić. Dobra. I będzie jeszcze miejsce, żeby ciągnikiem jechać pod dach, czy tam przyczepą, albo czymś tutaj właśnie. Dobra, stoi. No i czekamy. No i piszcie w tych komentarzach, tak jak powiedziałem, co myślicie na temat, czy sprzedawać te zboże, czy nie sprzedawać, czekać może. Miałem takie plany właśnie, żeby czekać. To wszystko na tym filmie. Na razie, cześć.